Podziel podane jednostki miary na dwie grupy: jednostki zwyczajowe stosowane w Stanach Zjednoczonych i jednostki metryczne. Wskaż, które są jednostkami długości, które ciężaru, masy, a które objętości. Mamy dwie grupy jednostek miary: zwyczajowe jednostki amerykańskie oraz jednostki metryczne. Litr jest jednostką metryczną, a galon amerykańską. Tankując benzynę w Europie, tankujesz w litrach. W Stanach Zjednoczonych tankujesz w galonach. Decygram jest jednostką metryczną. Przedrostki takie jak decy, centy, kilo oznaczają, że mamy do czynienia z systemem metrycznym. Nie słyszy się przecież o kilofuntach, można sobie wyobrazić taką jednostkę, ale nikt jej nie używa. Jednostkami metrycznymi są też gram i metr. Stopa jest jednostką amerykańską. Za chwilę powiemy do czego służy. Kilogram to zaś jednostka metryczna. Niebieskim zaznaczę jednostki metryczne, a czerwonym amerykańskie. Centylitr jest jednostką metryczną. Centymetr i wszystkie inne jednostki zakończone na metr są jednostkami metrycznymi. Cup, czyli filiżanka, to amerykańska zwyczajowa jednostka. Metr to metryczna jednostka długości. Fund to zwyczajowa amerykańska jednostka wagi. W Stanach używamy też cali, uncji i jardów. Udało nam się więc podzielić jednostki na dwie grupy. Jednostki zakreślone na czerwono używane są w Stanach Zjednoczonych, a na niebiesko w większości pozostałych państw świata. Dla wielu ludzi trudnością jest fakt, że w Stanach nie używa się systemu metrycznego. System metryczny jest bardziej logiczny. Łatwiej domyślić się, co dana jednostka oznacza. Później to wyjaśnię. Teraz druga część zadania. Określmy, które jednostki są jednostkami długości, a które masy czy ciężaru. Masa i ciężar to nie to samo. Masa określa, ile czegoś jest. Ciężar mówi nam, z jaką siłą nasza planeta przyciąga dane ciało. Ciężar zmienia się w zależności od tego, na jakiej jesteście planecie. Jeszcze objętość. Mówi nam ona, ile miejsca coś zajmuje. Powtórzmy. Długość to odległość w danym kierunku. Masa mówi nam, ile czegoś jest. Ciężar to siła, z jaką dane ciało jest przyciągane do Ziemi. Objętość zaś mówi nam, ile miejsca coś zajmuje. Litr to jednostka objętości. Oto objętość. Wskazuje, ile miejsca coś zajmuje. Galon to też jednostka objętości. Stosowana w USA. W Europie w systemie metrycznym mamy litry. A oto gram. Gram jest jednostką masy. Decygram to po prostu 1 dziesiąta grama. Teraz milimetr. Metr jest jednostką długości. Przedrostek mili oznacza, że jedną tysięczną, więc milimetr to jedna tysięczna metra. Stopa to także jednostka długości. Kilogram to po prostu 1000 gramów. Kilo znaczy tysiąc. Gram, jak już wiemy, jest jednostką masy. Centylitr to jedna setna litra. Wiemy już, że litr to jednostka objętości. Teraz centymetr. Metr jest jednostką długości. Centymetr to jedna setna metra. Centymetr jest więc jednostką długości. Oto filiżanka. Kap. To jednostka objętości. Mówi nam, ile miejsca coś zajmuje. Teraz metr. To jednostka długości. Funt. To jednostka ciężaru. Cal. Jest jednostką długości. Teraz uncja. To 1,16 funta. To jednostka ciężaru. Ale istnieje też uncja objętości. Wynosi ona 1,16 pinty. Częściej jednak mówimy o uncji jako jednostce ciężaru. Na koniec yard. Jest to jednostka długości. Zadanie rozwiązane.